To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 33. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 33. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry po wakacyjnie. Dzisiaj mam dla Was tak napakowany konkretami odcinek, że jak patrzę na listę punktów, to sam nie wiem, czy się wyrobię w czasie, który sobie założyłem. Muszę za godzinę wyjść z domu. Być może będę musiał podzielić ten odcinek na części, a spróbuję tego nie robić. W tym odcinku opowiem Wam o moich doświadczeniach związanych z przygotowaniem mojego pierwszego produktu online, czyli kursu. Budżet domowy w tydzień. Powiem, jakie miałem założenia, jakie miałem cele. Powiem też trochę o samym procesie tworzenia materiałów kursowych, o zapleczu technicznym czyli takiej platformie, która służyła mi do sprzedaży tego kursu, również do obsługi płatności, wystawiania faktur. Powiem o tym, jak to wszystko zorganizowałem. Może ta wiedza się Wam przyda. Powiem też, gdzie popełniłem błędy, jakie to były błędy i. Przeprowadzę również przez stronę nie tylko techniczną, ale także marketingową całego tego przedsięwzięcia i sprzedażową bez nadmiernego wnikania w szczegóły, żeby tego jakoś nie rozmydlić i żeby zmieściło się to w tym odcinku. Ale na koniec jeszcze będę miał dla Was niespodziankę oczywiście, bo też podzielę się rezultatami sprzedażowymi i no, informacjami o cenach tego kursu, bo są bardzo, bardzo wysokie. Także żeby formalnością stało się zadłość, to powiem, że ten odcinek również ma swojego sponsora. <laughs> Jego sponsorem jest kurs Budżet domowy w tydzień. Co to jest za kurs? Na czym on polega? To jest taki kurs, którego celem jest skuteczne przeprowadzenie was, uczestników tego tego szkolenia przez proces planowania domowego budżetu. Ja posługuję się tam lekcjami wideo, przygotowałem również ćwiczenia na każdy dzień, przygotowałem gotowe szablony arkuszy kalkulacyjnych. I pomagam przejść przez taką transformację. Od osoby, która sądzi, że spisywanie wydatków jest ciężkie, że prowadzenie budżetu domowego jest trudne, że to jest niewdzięczna rzecz, do osoby, która rzeczywiście potrafi to robić, która pokonuje te przeszkody, które gdzieś tam po drodze są, nie ukrywam, że nie ma, i potrafi kontrolować i planować, i mieć taką pieczę nad domowym budżetem i swoimi finansami. Po to właśnie żeby dążyć do takiego stanu bezpieczeństwa finansowego i nie myślenia, nie zastanawiania się koniecznie dzień w dzień nad tym, czy, czy na wszystko nam starczy. Po prostu działamy zgodnie z planem. Te sposoby, które ja przedstawiam w tym kursie, one się sprawdziły. Mi i setkom innych osób, którym już w tej chwili pomagam, które skorzystały z mojej pomocy. Jedna rzecz, którą warto podkreślić, średnia ocen tego kursu budżet domowy w tydzień w skali od 1 do 10% na chwilę obecną wynosi aż 9,7 punkta. Także, jeżeli chcecie więcej informacji o samym kursie, to zapraszam Was na stronę budżetdomowywtydzień.pl. Może być z polskimi znakami, może być bez polskich znaków. Lepiej bez polskich znaków. No i tyle reklamy na początek. I jeszcze mam takie jedno małe zastrzeżenie, że to, co dzisiaj usłyszycie w tym odcinku, to nie jest kompletna instrukcja. Jak zacząłem spisywać punkty do, do, do tego podcastu, to się okazało, że w zasadzie mógłbym zrobić, yy, nagrać 10 odcinków podcastów na ten temat, i pewnie nadal bym nie wyczerpał tematu. Więc to, co chciałbym dzisiaj zrobić, to pokazać Wam skalę takiego przedsięwzięcia z jednej strony, z drugiej strony dać zestaw konkretnych wskazówek, które mogą się przydać, jeżeli planujecie taką działalność w internecie. A fajne w tym wszystkim jest to, że nie jest to szczególnie trudne, mimo wszystko. Oczywiście to jest rozwiązanie dla osób pracowitych, które nie boją się poświęcić swojego czasu na to, żeby przygotować taki kurs, ale każdy z nas ma jakąś wiedzę, każdy z nas może ją w jakimś stopniu, mniejszym, większym opakować i. Z powodzeniem oferować w internecie. Bo internet to jest takie miejsce, które pozwala dotrzeć do w łatwy sposób, niskim kosztem do, wiele, do wielu osób, które mogą być zainteresowane tym, co my po prostu mamy do powiedzenia czy do zaoferowania. No właśnie, także po kolei może. Zacznę od celów. Cele moje związane z kursem budżet domowy w tydzień. Ja będę mówił BDT, skrótowo BDT, tak żeby było łatwiej. To było przede wszystkim podanie, usystematyzowanie tej wiedzy, którą mam na blogu. Ja prowadziłem taki cykl artykułów, zaplanuj budżet domowy, i PDT miało być takim usystematyzowaniem tej wiedzy, miało być taką gotową odpowiedzią dla tych osób, które. Przychodzą do mnie albo piszą do mnie i mówią: No, pomimo tego, co tam napisałeś, to tak nie wiem od czego zacząć, nie wiemy jak się za to zabrać, bo nie wiem, który artykuł powinienem przeczytać w pierwszej kolejności, albo po prostu nie chce się im czytać. Wolą być poprowadzone za rękę. Więc kurs BDT jest właśnie dla takich osób, które chcą przejść przez proces, gdzie są pilnowane na każdym etapie. I ja oczywiście chciałem zbudować sobie, to kolejny cel zbudować taką platformę do sprzedaży tego typu kursów. I innych produktów, które mam w planach, więc tu przy tej pierwszym, przy pierwszym podejściu bardzo mi zależało na tym, żeby nie przeznaczyć na to zbyt wiele czasu, tylko po prostu przygotować sobie zestaw tych narzędzi i udostępnić coś w miarę prostego. Z drugiej strony, chciałem też z takim ograniczonym ryzykiem, zanim wejdę w większe produkty, wyskoczyć z takim produktem, tak jak powiedziałem, na który czasu nie przeznaczę zbyt wiele, który nie jest zbyt skomplikowany, ale pozwoli mi zobaczyć, gdzie są potencjalne problemy. Przy przygotowywaniu premiery takiego produktu, i chciałem się też nauczyć tego, jak to promować, jak to sprzedawać. Oczywiście, że chciałem zarobić. To też jest takie marzenie. Zaraz powiem, jakie, jakie konkretnie cele sprzedażowe miałem. W zasadzie pod koniec powiem, jakie konkretnie cele sprzedażowe miałem, kiedy będę przedstawiał już rozliczenie. Ale oczywiście podstawowym priorytetem było, żeby przy tej pierwszej edycji kursu. Pokryć koszty, po prostu. Także wyjście na zero też nie było złym rozwiązaniem. I był jeszcze jeden aspekt, a może nawet dwa aspekty. Pierwszy to był taki, że chciałem w pewnym sensie zmierzyć się z własnymi demonami, które gdzieś tam w mojej głowie siedziały, bo bez względu na to, co się wam wydaje, to ja też mam wątpliwości co do tego, co robił i bałem się tego, że jeżeli zaoferuję taki kurs, a to jest mój pierwszy, to był mój pierwszy płatny produkt na blogu. Dotychczas wszystko oferowałem za darmo. Bałem się, że nikt tego nie kupi. Bałem się też, że będą takie zarzuty, że produkt nie jest wystarczająco dobry, żeby za niego płacić, że nic się nie spodoba, że bałem się, że będą zwroty tego produktu, bo w ramach PDT oferowałem również gwarancję satysfakcji, czyli takie rozwiązanie, które pozwala wam w ciągu 30 dni od zakupu zwrócić ten produkt bez w zasadzie podawania żadnego istotnego powodu. Czyli powiedzieć OK, chcę oddać, nie podoba mi się. Ja oddawałem po prostu w takim przypadku pieniądze, więc bałem się, że tych zwrotów będzie bardzo, bardzo dużo. Na szczęście tak nie było. I też chciałem od takiej technicznej, proceduralnej strony logistycznej dowiedzieć się, czy poradzę sobie chociażby ze wsparciem technicznym do tego produktu. To, to, to nie jest blog, gdzie ja bez zobowiązań w pewnym sensie piszę, gdzie nie zobowiązuję się, że odpowiem na każdy komentarz. To jest produkt, za który ja pobieram pieniądze, w związku z tym. Chcę, żeby moi klienci byli najszczęśliwszymi klientami na świecie. W związku z tym, jeżeli o coś pytają, to trzeba sprawnie na to odpowiadać. A jeszcze to się zbiegało z moim urlopem, który planowałem, bo premiera produktu była 23 czerwca, a ja pojechałem sobie na urlop od 1 lipca, więc bałem się, czy poradzę sobie z tym wsparciem. Czy nie zaleją mnie również problemy natury księgowej, bo będzie dużo faktur do wystawienia i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także tutaj zdecydowałem się na to, żeby od początku wszystko porządnie. Automatyzować. I teraz kolejny punkt to jest strategia sprzedaży tego rozwiązania, jaką ja przyjąłem. Założyłem sobie na początku, że chcę mieć bardzo małą liczbę klientów, osób, które to kupią, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy to robię, w związku z tym mogą się przytrafić problemy i te problemy się rzeczywiście przytrafiły. Więc powiedziałem sobie: Ok, uruchamiam sprzedaż, robię prostą kampanię marketingową, krótką, uruchamiam tą sprzedaż, po czym zamykam ją po trzech dniach. Czyli kto kupi przez te trzy dni. Ten kupi, jak kto nie kupi, trudno będzie musiał poczekać, aż wyczyszczę wszystkie problemy, które mam z produktem. No właśnie, promowałem produkt w bardzo ograniczony sposób bo w zasadzie tylko i wyłącznie na moim blogu. Nie kupowałem żadnych reklam na Facebooku i tak dalej. Nie, nie. Właśnie zależało mi na tym, żeby trafił do tych osób, które są moimi stałymi czytelnikami czyli do Was i do słuchaczy również podcastu. Za chwilę o tym będę mówił. I również założyłem newsletter. Oprócz tego newslettera, który mam na blogu, na który jest ponad 20 tysięcy osób w tej chwili już zapisanych, założyłem specjalny newsletter tylko i wyłącznie o kursie BDT. Czyli tam zapisywały się tylko te osoby, które były zainteresowane premierą i informacjami o tym produkcie. I też statystyki będę podawał, mam je gdzieś tam zanotowane. Pod koniec podcastu również je podam. No i zdecydowałem się, a propos strategii sprzedażowej, cały czas mówimy o strategii sprzedażowej, zdecydowałem się, że zaoferuję ten produkt w jednej cenie, ta cena wynosiła 97 zł. Nie będę robił mutacji produktów, wariantów produktów, oferta uboższa, oferta bardziej bogata, bo zależało mi na razie tylko i wyłącznie na przetestowaniu też, czy jesteście w stanie z waszych portfeli wyciągnąć 97 zł, albo chociażby złotówkę na to, żeby zapłacić za produkt, który mam do zaoferowania. Uważam, i uważałem, że to jest bardzo dobra cena. Tak naprawdę uważam, że ten produkt powinien sprzedawać drożej, istotnie drożej. Także od razu powiedziałem wręcz, że to jest cena, którą ja zaoferuję wyłącznie w okresie tej kilkudniowej promocji, w okresie tej kilku, trzech-trzech dni, kiedy planowałem, że tyle będzie sprzedaż trwała, później musiałem ją wydłużyć, ale do tego dojdziemy. I zamiarem moim było, żeby ten produkt kosztował 197 zł, albo wręcz 297 zł docelowo i będziemy się do tego poziomu cenowego zbliżali, bo już tej ceny 97 zł nie będzie. I o tym też uczciwie informowałem, że to jest tylko i wyłącznie cena w momencie tego pierwszego startu, ponieważ m.in. spodziewam się problemów z tym produktem. A już tych problemów w tej chwili nie ma, produkt jest wyczyszczony. No właśnie, i teraz. Pytanie jest takie, co robimy, jak chcemy taki produkt przygotować? Czy powiedziałem wam o moich celach, powiedziałem wam o mojej strategii, no ale tak naprawdę to, że miałem strategii, jakąś strategię, jakieś założenia, to jeszcze nie przesądzało, czy to jest dobre, czy rynek jest skłonny zaakceptować to, co ja mam, to, co ja sobie wymyśliłem. Więc przeprowadziłem badania rynku. Po prostu. Ja dobrze wiedziałem tak naprawdę co ja w tym produkcie chcę mieć. Widziałem też po pracy z osobami, którym już w budżecie podobałem, pomagałem i po opiniach czytelników zamieszczanych również na blogu czy w mailach, które do mnie przesyłają, wiedziałem już z jakimi problemami te osoby się borykają. Sam to kiedyś przeszedłem. I przygotowałem taką prostą ankietę na początek, którą wysłałem do grupy moich doradców, to są takie osoby, jak nazywam job vip. Dzięki, że jesteście w ogóle. Wiem, że rzadko się z wami komunikuję, ale, ale jesteście bardzo, bardzo pomocni wtedy, kiedy rzeczywiście ta komunikacja następuje. I przygotowałem ankietę dla moich doradców. To jest około 160 osób, aktywnych czytelników mojego bloga i zaproponowałem im, rozesłałem ją mailem. To była ankieta, która była przygotowana na Google Docs i tą ankietę wypełniło mi ze 160 osób, wypełniło mi aż 71 osób. Dlaczego? No, pewnie dlatego, że chcą mi pomóc, ale też dlatego, że zaproponowałem im nagrodę za wypełnienie tej ankiety. Czyli powiedziałem, że wśród wszystkich osób, które wypełnią tę ankietę, rozdam trzy dostępy do kursu za darmo. W momencie, w którym on już będzie gotowy. I w ankiecie pytałem o różne rzeczy, o problemy z budżetem domowym, co nas powstrzymuje przed, tym, przed tworzeniem budżetu, ale zapytałem również takie jedno pytanie zadałem, strategiczne. Ile Twoim zdaniem taki kurs powinien kosztować? Opisałem, że to będzie kurs tygodniowy, kurs wideo, z ćwiczeniami, i dalej, i tak dalej. I ta rozpiętość odpowiedzi, którą otrzymałem, była naprawdę niesamowita, bo najniższą ceną, jaką ktoś byłby w stanie zapłacić za taki tygodniowy kurs wideo, gdzie dostaje opis całego procesu tworzenia budżetu domowego, jest prowadzony za rękę i w końcu ten budżet daje mu się, mu się skonstruować, to najniższa propozycja była taka, że ten kurs powinien kosztować 10 złotych. I było były chyba dwie czy trzy takie propozycje wśród tych 70 odpowiedzi. A z kolei najwyższą ceną, jaką byliście w stanie zaoferować, było 399 zł. Ktoś napisał. No właśnie. Także utwierdziłem się poniekąd że w że z tą ceną 97 zł. dobrze się wstrzeliwują. To po pierwsze. A po drugie, również posprawdzałem sobie w ramach badania rynku, co w internecie mówi się na temat problemów z budżetem domowym. Ja sprawdzałem to z wykorzystaniem takiego fajnego narzędzia, które się nazywa Senti One. Linki w ogóle do wszystkich narzędzi, które ja będę wymieniał w tym odcinku podcastu, zamieszczę oczywiście w notatkach pod tym odcinkiem podcastu na blogu, czyli to jest adres pieniądzepl ukośnik 033, tak jak 33 odcinek podcastu. I to jest takie narzędzie, które jest dostępne dla blogerów za darmo, dla pozostałych osób i firm jest płatne, ale ono pozwala nasłuchiwać tego, co w internecie mówi się na nasz temat. Czyli definiujemy sobie słowa kluczowe, które chcemy monitorować, i SentiOne nam przedstawi pięknie listę wypowiedzi na ten temat. Ja zacząłem monitorować hasła budżet domowy, budżet, domowe finanse, finanse osobiste. I jeszcze do tego robiłem to przed przygotowaniem produktu, ale w momencie, kiedy uruchamiałem ten produkt, sprzedaż tego produktu, również monitorowałem, co się mówi o samym kursie budżet domowy w tydzień. No właśnie, i dzięki temu, dzięki temu narzędziu, mogę w łatwy sposób dotrzeć do tych wypowiedzi w internecie. Klikam po prostu i mogę się także zaangażować w dyskusję, czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, czy na forach dyskusyjnych. Bardzo pomocna sprawa. Tak wyglądało moje badanie rynku. Spojrzę na czas. Matko, 17 minut. Lecę szybciej dalej. Może powiem teraz o pracach nad samym kursem, a później przejdę do aspektów technicznych i marketingowych. Więc tak, prace nad samym kursem. Kurs to jest 6 lekcji, które trwają 6 dni w trakcie kursu, to jest wideo również powitalne. To są materiały w PDF, arkusze kalkulacyjne, także wersja audio tych nagranych wideo oraz transkrypty. I teraz ja odwróciłem tutaj łącznie tych materiałów wideo, one się składają na jakieś prawdopodobnie od 2 do 3 godzin nagrań do obejrzenia. I teraz ja odwróciłem tutaj cały proces, czyli zrobiłem tak. Że najpierw przygotowałem teksty, które chciałem mówić w trakcie nagrania wideo, czyli miałem opracowany ten tekst. Ja go później czytałem wręcz z promptera, czyli z takiego urządzenia, które wyświetla przesuwające się teksty i się czyta po prostu do kamery. Patrzy się prosto do kamery, ale czyta się to, co leci na prompterze. Także najpierw sobie przygotowałem te teksty. Powiedziałem je sobie na głos, przeredagowałem je tak, żeby brzmiały naturalnie w języku mówionym, a nie pisanym, i dzięki temu nie musiałem później przygotowywać transkrypcji tych wideo. Czyli de facto transkrypt sobie napisałem. Ścieżkę audio wyciągnęliśmy z wideo. Dograłem tylko do, do tej ścieżki początek i zakończenie dla każdej lekcji. No a materiały dodatkowe opracowałem powiedzmy w ciągu około tygodnia. Całość przygotowania merytorycznego materiału w kursie trwała około trzech tygodni i to razem z pracą nad blogiem. Także można powiedzieć, że to relatywnie krótko. Oczywiście prace koncepcyjne i tak dalej, no wiadomo, że to zawsze zabiera trochę więcej czasu. I zorganizowaliśmy to tak, mówię, zorganizowaliśmy w liczbie mnogiej, bo sam nie nagrywałem tych materiałów wideo. Zorganizowaliśmy to tak, że Marcin, który współpracował ze mną przy montażu i przykręceniu wideo, przyjechał do mnie z Trójmiasta na jeden dzień, na sobotę, i w sobotę nagraliśmy te materiały od początku do końca dwa razy, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta lekcja, wideo powitalne, także wideo sprzedażowe, nagraliśmy to raz. Po czym nagraliśmy to później jeszcze drugi raz. Ja wtedy w ogóle byłem chory, miałem słabą kondycję, także to, co widzicie na tej wideo, to naprawdę trochę wysiłku z mojej strony wymagało. No, ale byliśmy z Marcinem mówili na konkretną datę, nie, nie można było tak za, za szczególnie przełożyć, bo cały harmonogram by się nam posypał. W domu miałem zbudowane takie proste studio, zielony ekran. Ten zielony ekran, po to, żeby można było później dowolne tło w, na etapie montażu bardzo łatwo podłożyć. Miałem oświetlenie, kilka lamp, które kupiłem. Miałem dwa aparaty cyfrowe, jeden mój, drugi Marcina. Mój aparat to był Canon EOS 650D. Także mieliśmy kręcenie z dwóch statycznych ujęć, ale w montażu można było wykorzystać wideo z dwóch kamer. Miałem prosty mikrofon, tak zwany lapel mic albo lavalier mic, czyli taki mikrofon wpinany w klapę. Albo przypilany do koszulki, malutki. Nie jest to szczególnie drogie. Ten mój kosztował około 120 zł, więc całkiem fajny koszt. Całość podłączona była, całość audio, była, mikrofon był podłączony do dyktafonu do cyfrowego, a Marcin później po prostu na etapie montażu już łączył ścieżkę audio ze, ze ścieżką wideo. I teraz najtrudniejszą rzeczą, jaka była do zorganizowania z mojej perspektywy przy tym kursie, to był prompter. Takie urządzenie, które pozwala wyświetlać te przesuwające się napisy. I czytać po prostu je płynnie do kamery. Takie, ja uznałem, że to jest absolutnie kluczowe, żeby nie stać przed kamerą i nie fantazjować, bo po prostu ten montaż by trwał strasznie długo, więc po prostu czytałem przygotowane treści. Nie wiem, ile osób było się w stanie zorientować, że ja to czytam, a nie mówię na żywo. Wyglądało to bardzo naturalnie, a, a dlatego to wyglądało naturalnie, że ten prompter jest takim sprytnym urządzeniem. To jest jakby szyba, która odbija światło z iPada, który emituje. Te napisy, iPad leży poziomo, szyba jest pod kątem 45 stopni, a za szybą stoi obiektyw. I teraz ja patrzę de facto prosto w kamerę. Patrzę prosto w obiektyw, a napisy przesuwają mi się przed obiektywem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to ja zdjęcie z tym prompterem zamieszczę w notatkach do tego odcinka podcastu. I teraz uwaga, niestety taki prompter, jeżeli chcemy go kupić, on kosztuje. On kosztuje no i najtańsze takie promptery kosztowały. Z tego co pamiętam, około 600 dolarów w internecie znalazłem, czyli można powiedzieć od 2000 zł w górę. Ale znalazłem też przepis, jak taki prompter zrobić sobie sam dosłownie z dwóch ramek na zdjęcia. Udało się iPada już miałem, więc w zasadzie można powiedzieć, że ten prompter kosztował mnie góra kilkadziesiąt złotych. Nawet ten kąt 45 stopni między szybami był zapewniony przez pałeczkę od, <laughs> od ryżu, którą gdzieś tam kiedyś z sushi dostałem i miałem. Także no, naprawdę takie spartańskie, dosyć spartańska i prosta konstrukcja, ale bardzo duże oszczędności akurat w tym przypadku. Ile wydałem na takie całe wyposażenie tego mojego studio? Można powiedzieć, że tak. Patrzę tutaj w arkusz, bo mam go przygotowanego. Ten arkusz z kosztami też znajdziecie na blogu pod tym odcinkiem podcastu. Jak oszczędzać pieniądze Ukośnik 033. I na całe wyposażenie wydałem na lampy i green screena, stojaki i tak dalej. 627 zł. Kupiłem również aplikację, która na, na iPada, która wyświetla te przesuwające się napisy i pozwala nimi tam zarządzać, powiększać czcionkę, wyświetlać je w takim trybie lustrzanym, odbitym, która kosztowała mnie 9 euro, czyli około 40 zł. Całość mnie kosztowała wyposażenia studia, bo aparat już miałem, prompter zrobiłem sobie sam. Kosztowała mnie około 660 zł. Także całkiem, nie, całkiem niedrogo. I teraz to, co było droższe przy produkcji takiego kursu, to była platforma sprzedażowa, czyli to narzędzie, które pozwala mi kurs pokazać w internecie, z jednej strony umożliwić do niego dostęp, ale również zrobić stronę sprzedażową, zrobić to, że klikacie przycisk Kup i wypełniacie jakiś formularz zamówienia, że w tym osobom, które chcą, jest wystawiana faktura. To mnie kosztowało i to było, spojrzę w koszty, tak, to była naj, najdroższa część całej zabawy. Aczkolwiek te koszty też nie były jakieś gigantycznie duże, bo całość wyniosła mi około 2900 zł. I można powiedzieć, że to jest koszt, który ponoszę jednorazowo, bo w przyszłości to rozwiązanie mogę wykorzystać już do oferowania innych produktów. I teraz, co się na to składało? Musicie sobie wyobrazić ten proces. U mnie jest tak: ktoś, kto kupuje kurs, najpierw wypełnia dane swoje z informacjami adresowymi, podaje swój e-mail, uiszcza później, jeżeli chce fakturę, to zaznacza parawkę, że chce fakturę i wypełnia dane do faktury. Później jest przekierowywany na stronę płatności, czyli firmy, która obsługuje płatności, zbiera pieniądze dla mnie i tam dokonuje płatności, po czym powraca, otrzymuje jakiś tam e-mail z informacją o tym, że kurs został zakupiony i ma możliwość zalogowania się z użyciem swojego adresu e-mail do platformy, gdzie dla zalogowanych użytkowników udostępniany jest cały kurs. No właśnie, teraz jak to zrobić? Jak to pozabezpieczać, pozamykać i tak dalej? Ja korzystam z, jako platformy, znaczy platformą, przez którą oferuję cały kurs jest WordPress, czyli to samo rozwiązanie, które wykorzystuję na blogu. Do WordPressa mam dodany jednak taki plugin, taką wtyczkę, która się nazywa Easy Digital Downloads, EDD w skrócie. To jest wtyczka, która pozwala sprzedawać. Jakby z Word, na WordPressie zrobić sklep internetowy i sprzedawać różne produkty, na no w szczególności wirtualne produkty, takie jak, jak kursy. Dodatkowo mam tam również takie dodatkowe pluginy, które plugin się nazywa EDD Content Restriction Plugin. To jest coś, co ogranicza dostęp do konkretnych stron dla zalogowanych użytkowników w bardzo elastyczny sposób. Ja ten plugin zakupiłem po to właśnie, żeby ograniczyć dostęp dla tych użytkowników, którzy tylko mają, którzy już dokonali po prostu zakupu kursu. Na tym wszystkim mam jeszcze taką skórkę, która się nazywa Optimize Press. Ona pozwala mi zrobić ładne strony kursowe z jednej strony, a z drugiej strony zrobić ładną stronę sprzedażową. I z tej skórki rzeczywiście intensywnie korzystam. To dzięki niej ten kurs i ta strona kursowa wygląda tak ładnie, jak wygląda. I oczywiście chciałem zintegrować całą tą platformę z jakimś systemem do fakturowania. Ja nie, nie chciałem takiego systemu pisać od zera, zdecydowałem się skorzystać z gotowych rozwiązań. Takim rozwiązaniem jest fakturownia.pl. To jest serwis, który umożliwia wystawianie faktur. No właśnie, no ale istnieje sobie ten serwis w internecie, istnieje sobie moja platforma. No i teraz jak jedno z drugim skleić? Hmm. Tu skorzystałem z pomocy Michała Jaworskiego, takiej osoby, programisty, takiej osoby, której usługi naprawdę mogę serdecznie teraz polecić. Michał ma doświadczenie w integracji WordPressa z EDD i z dopisywaniem dodatkowych wtyczek, które obsługują dodatkowe funkcjonalności, jak również z integrowaniem właśnie z takimi serwisami jak Fakturownia. I Michał na moje zamówienie dopisał taką funkcjonalność, która integruje EDD z serwisem Fakturownia.pl, czyli umożliwia automatyczne wystawianie faktur w języku polskim zgodnie z polskim prawem w przypadku tych zamówień, gdzie taka faktura jest wymagana. Dopisał również integrację z systemem mailingowym GetResponse, co też umożliwia mi na przykład automatyczne zapisywanie wszystkich osób, które kupią kurs, na listę klientów. Dzięki temu mogę się z nimi łatwo później komunikować, wysyłać do nich dedykowany newsletter dalej. I jeszcze dopisał integrację z obsługą płatności. On już miał takie wtyczki dla serwisów Płatności.pl, z tego co kojarzę, Transferuj.pl. Ja zdecydowałem się na współpracę z firmą Paylane, która obsługuje dla mnie płatności. Między innymi dlatego, że szef tej firmy jest czytelnikiem mojego bloga. No i bardzo dobrze nam się rozmawiało, więc miałem całkiem fajne warunki tam dotyczące współpracy. No właśnie, ale o płatnościach to jeszcze za chwileczkę powiem, bo było z tym trochę problemów. I ostatnią taką istotną częścią składową tej platformy jest również serwis zewnętrzny, z którego ja udostępniam pliki wideo. Ten serwis nazywa się Vistia. Ja do wyboru miałem dwa takie serwisy: Vistia albo Vimeo. Teraz możecie zastanawiać się, dlaczego nie zrobiłem tego na YouTubie. Dlaczego tam nie udostępniam wideo? Między innymi dlatego, że na YouTubie nie mam takiej możliwości. Znaczy, nikt mi nie zagwarantuje na YouTubie, że to wideo nie zostanie. Skasowane na przykład przez YouTube'a, że kanał nie zostanie zablokowany. Czyli do komercyjnych zastosowań. Ja chcę mieć taką platformę, która, za którą po prostu płacę i wiem, że to wideo będzie dobrze dostarczone. Z drugiej strony, też mi zależało na tym, żeby mieć kontrolę nad, nad tym, żeby widzieć może inaczej, żeby widzieć, w jaki sposób te wideo są oglądane przez was. Czyli uczestnicy kursu oglądają sobie każdy film, Dzięki i rozbudowanej analityce jestem w stanie widzieć w której minucie filmu, na przykład przestają czytelnicy oglądać, gdzie nabywcy tego kursu przewijają wstecz ten film, żeby na przykład obejrzeć jakieś fragmenty, które są dla nich niezrozumiałe, obejrzeć je drugi raz, albo na przykład są ważne i dlatego chcą obejrzeć drugi raz. Także ja dzięki temu, dzięki tej platformie jestem w stanie wyłapywać takie rzeczy, które później wpływają na poprawki, które wprowadzam do tego kursu. I to też, jest, to też było dla mnie bardzo, bardzo istotne. Poza tym polecam przy okazji skorzystać z, nawet jeżeli nie będziecie korzystali z Visti jako platformy do hostingu wideo, do utrzymania plików wideo, to polecam zajrzeć do ich centrum edukacyjnego. To się Learning Center nazywa. Vistia Learning Center. Tam jest bardzo dużo pomocnych informacji o tym, jak nagrywać i jak montować wideo, również jak się przygotowywać. One mi pomagały właśnie Między innymi w opracowaniu scenariuszy tych moich prostych filmów. I teraz tak. Oczywiście Michał swojej pracy nie wykonał za darmo. To była największa składowa kosztu przygotowania całego tego kursu, bo za tak zwany custom development, czyli właśnie wytworzenie tego kodu dla mnie, skonfigurowanie tego wszystkiego, bo ja osobiście nie konfigurowałem niczego praktycznie. Tutaj we wszystkim Michał mnie wyręczał. To wszystko kosztowało mnie około 2,5 tysiąca złotych. Także patrząc na to z drugiej strony, to też nie są jakieś kolosalne koszty. A naprawdę sporą pracę Michał wykonał, jestem mu za to bardzo, bardzo wdzięczny. Całkowite koszty przygotowania tej platformy do sprzedaży i udostępniania kursu wyniosły, tak jak powiedziałem, niecałe 2900 zł. Co mi jeszcze do tego doszło? Doszło mi na przykład, korzystałem także z narzędzi różnych zewnętrznych, tak jak powiedziałem i każde z tych narzędzi coś tam kosztuje. Na szczęście jest tak, że ja wiele z tych narzędzi mam już zakupionych. Wymienię teraz po kolei, co to było. Korzystałem, oczywiście korzystam z hostingu, czyli korzystam z usługi zenbox.pl. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Na tym, na tej platformie stoi mój blog i z, y, kurs Budżet domowy w tydzień uruchomiłem jako dodatkową usługę w ramach tego hostingu, który już posiadałem, nie dopłacając za to ani złotówki. Korzystam z usługi mailingowej getresponse.pl, za którą płacę bardzo ciężkie pieniądze, to jest aby mnie skłamał, no górne kilka tysięcy złotych rocznie w tej chwili już. Niestety tam opłata jest uzależniona od wielkości listy mailingowej, a ze względu na to, że te wszystkie moje listy są już całkiem duże, no to i opłaty są duże. Jedyną usługą, którą musiałem kupić, tak patrzę, czy jedyną, nie, nie jedyną. Musiałem kupić usługę fakturownia. To mnie kosztowało około 250 złotych, to jest opłata za cały rok i jednocześnie taka opłata podwyższona, bo pozwoliła mi zdjąć logo fakturowni z tam z kilku miejsc chyba z faktur i skądś jeszcze. Już nie pamiętam w tej chwili szczegółów, w każdym razie 250 zł opłaty za cały rok. I ta opłata oczywiście w kolejnych latach także będzie, no ale mogę wykorzystywać fakturownie do fakturowania wielu moich produktów. Zapłaciłem również za hosting wideo, tak jak mówiłem, w Visti. to mnie kosztowało. Abonament Visti kosztował mnie 730 zł za cały rok, ale niestety popełniłem pewien błąd. I musiałem dopłacić blisko 500 zł za pierwszy miesiąc, wykorzystania. Powiem za chwilę o tym błędzie, na czym on polegał. Mam błędy zebrane tutaj na mojej liście, w jednym miejscu. Wszystkie błędy, będę je wymieniał po kolei. I kupiłem również taką usługę, która się nazywa Zendesk, i to jest ciekawe rozwiązanie. Zendesk.com To jest rozwiązanie, które pomaga mi zapanować nad zgłoszeniami problemów. Czyli jeżeli ktoś przysyła maila na adres kontakt .budżet .domowy .pl, który jest podany jako podstawowy adres kontaktowy dla nabywców tego kursu, to ten mail wpada do takiego systemu, gdzie te maile oznaczane są jako problemy do rozwiązania, tak zwane tikiety. I ja nie świadczę tego wsparcia technicznego, nazwijmy to, nie tylko technicznego wsparcia dla produktu BDT, samodzielnie. Robię to razem z Damianem. I mamy obydwaj z Damianem dostęp do tego systemu, i po prostu albo Damian, albo ja odpowiadamy po kolei na te wszystkie zgłoszenia. I nawet jeżeli tych zgłoszeń jest dużo, to panujemy nad tym, które są otwarte, czyli niezałatwione, które są już zamknięte, czyli załatwione. Mamy pełną historię każdego zgłoszenia. Nie myli nam się to, nie plączę, bo gdybym do, w tym celu posługiwał się mailem, to istniałaby spora szansa, że na któregoś maila ja nie odpowiem, bądź Damian nie odpowie i nam gdzieś to umknie. A w Zendesk pomaga nam porządkować tą naszą pracę. I Zendesk, dla małej liczby użytkowników, jest dosyć tani. To znaczy, całe to rozwiązanie, które ma naprawdę gigantyczne możliwości, kosztuje dolara za użytkownika miesięcznie. Także zapłaciłem z góry 24 dolary za cały rok, Też koło, czyli około 70 zł mnie to kosztowało. Można powiedzieć, że. Dwa narzędzia jeszcze wymienię. Powiedziałem już o SentiOne.pl jako takim rozwiązaniu, które pozwala mi monitorować internet, który mam za darmo. I również drugie rozwiązanie, którego kosztów tutaj nie liczę akurat w tej chwili, to jest rozwiązanie Lead Pages. To jest coś takiego, co pozwala tworzyć, taka usługa, która pozwala tworzyć ładne strony lądowania. Strony lądowania to są takie pojedyncze strony, na których zbieramy na przykład dane kontaktowe, albo które są stronami sprzedażowymi, albo które służą. Do zapisania na newsletter. Takie strony lądowania możecie zobaczyć wtedy, kiedy zapisujecie się na newsletter budżetu domowego w tydzień, albo wtedy, kiedy zapisujecie się na newsletter Akcji Elementarz Inwestora. Ja linki też w notatkach pod tym odcinkiem podcastu zamieszczę. To, co jest fajne i to, co daje Leadpages, to jest możliwość bardzo łatwego, szybkiego wyklikiwania takich stron bez konieczności. Samodzielnej, właśnie integracji gdzieś tam z systemami mailowymi i tak dalej, bo to jest załatwiane niemalże w sposób automatyczny. I ja nie muszę się znać na HTML-u, na kodowaniu, na osadzaniu grafik na stronie, dlatego że w tym systemie LeadPages robi się to taką metodą albo przeciągania i dodawania, albo łatwego modyfikowania szablonów, które już tam są dostarczone. I ja LeadPages kupiłem jakiś czas temu na cały rok z góry. Wykorzystuję na bieżąco, więc tu już jako koszt do tego projektu nie wrzucałem, ale ogólnie w tej chwili to jest koszt już chyba całkiem spory, bo jeżeli kupimy albo nawet na dwa lata, to jest to 800 dolarów, więc można powiedzieć, że nieco pieniędzy to kosztuje. No właśnie, czy jeszcze jakieś koszty miałem, jeżeli chodzi o narzędzia, nie miałem, czyli można powiedzieć, że za narzędzia zapłaciłem łącznie około 1500-1600 zł. Ja do podsumowania kosztów przejdę na końcu, ale teraz powiem Wam kilka zdań o rzeczy pioruńsko ważnej, o organizacji premiery i organizacji promocji i marketingu wokół takiego produktu, który wypuszczamy. Tu nie ukrywam, ja miałem najwięcej pracy, bo nie wystarczy zrobić świetny produkt. Trzeba go jeszcze umieć ładnie opakować, to z jednej strony, a z drugiej strony skutecznie poinformować ten świat na zewnątrz, że my taki produkt mamy i że warto go posiadać, że warto go mieć, że warto go kupić, że on daje konkretne efekty. No i właśnie, a propos opakowania produktu, ja zacząłem od logo, tu mi pomógł Krzysztof Bobrowicz. Link do jego portfolio też znajdziecie na moim blogu i on opracował z jednej strony logo produktu, a z drugiej oczywiście spójną kolorystykę wszystkich stron produktowych, przygotował piktogramy, grafiki, banery reklamowe, które ja używam na blogu, także komplet tapet, który oferowany jest nabywcą kursu jako materiał bonusowy. To mnie kosztowało 1400 zł łącznie. A właśnie a za, za samo przygotowanie stron, tak jak mówiłem już, odpowiadał programista Michał, który to robił pod moje dyktando. Także można powiedzieć, że ja nie byłem szczególnie zaangażowany w to, jak to technicznie wszystko się tam spina. Otrzymałem gotowe rozwiązanie. Grafik z programistą rozmawiali między sobą. To, co należało do moich kompetencji, to opracowanie wszystkich treści. Łącznie z tym, jak wygląda strona sprzedażowa kursu. No i teraz promocja: promocja, promocja, promocja. Musicie zauważyć, że ja promocję kursu rozpocząłem. Już na początku roku tak nieśmiało, bo zapowiadałem wam, że nad nim pracuję. Pierwotnie chciałem, żeby kurs się ukazał gdzieś pod koniec marca. Oczywiście, nie wszystkie cele udaje mi się realizować w terminie. Nie wszystkie plany udaje mi się realizować. I przesunęło się to na koniec czerwca, ale już w kwietniu na moim blogu opisywałem książkę Marcina Iwucia, Jak zadbać o własne finanse. I tam ogłosiłem taki konkurs z pytaniami dotyczącymi. Ogólnie rzecz biorąc, sensowności domowego, prowadzenia domowego budżetu. Bardzo dużo komentarzy zamieściliście. Ja się znowu dużo, dużo więcej dowiedziałem o Waszych potrzebach, problemach, obiekcjach. Wtedy też pokazałem Wam po raz pierwszy logo kursu, czyli ono już wtedy było opracowane, już w kwietniu było gotowo, gotowe. Opowiedziałem o tym kursie już bardziej szczegółowo i zachęciłem do zapisywania się na newsletter. I ten newsletter budżetu domowego w tydzień to było takie podstawowe moje. Narzędzie sprzedażowe później. Zapisało się na niego do czerwca około 700 osób, z tego co pamiętam. Dzisiaj ten newsletter ma już blisko 2000 osób zapisanych. Także myślę, że jak będę ponownie uruchamiał sprzedaż kursu, to też mogę liczyć na całkiem fajną, na całkiem fajną sprzedaż. Później rozstrzygnąłem konkurs pod koniec kwietnia, a tuż przed premierą, 18 czerwca. Udostępniłem 29 odcinek podcastu, który miał tytuł Dlaczego nie tworzymy budżetu domowego, w którym opowiedziałem o tych Waszych obiekcjach, troszeczkę też podpowiedziałem, jak można sobie z nimi radzić, i już bardzo precyzyjnie zapowiedziałem, że premiera kursu nastąpi 23 czerwca. Także wszyscy, którzy czytacie mojego bloga, wiedzieliście dokładnie, kiedy ta premiera nastąpi. Ale najciekawsze rzeczy, najciekawsze rzeczy działy się w tle, czyli pod spodem. Działy się w tym newsletterze, w którym ja się komunikowałem z osobami zainteresowanymi tym kursem. Zależało mi na tym, żeby w momencie, kiedy otworzę sprzedaż tego kursu, osiągnąć taki efekt, że wszyscy zainteresowani po prostu rzucą się. Rzucą się po to, żeby go kupić. Czyli zależało mi na takim efekcie skali. Bałem się oczywiście, nie wiedziałem czy tak będzie, ale bardzo mi na tym zależało, więc komunikację mailową z osobami, które były zapisane na ten newsletter, zacząłem około dwóch tygodni przed premierą i była to komunikacja dosyć intensywna. Dam Wam jeszcze kolejną niespodziankę. Załączę Wam też w notatkach harmonogram komunikacji, którą sobie przygotowałem. Czyli tak, ja sobie w Excelu przygotowałem taki bardzo szczegółowy harmonogram. Czyli miałem rozpisane dni czerwca. I pozaznaczałem sobie, kiedy, komu, jaki newsletter wyślę o jakiej treści. Tak jak powiedziałem, dwa tygodnie wcześniej się zacząłem komunikować. Komunikacja była dosyć intensywna. Wysłałem przed premierą chyba 4 czy 5 maili, informując po kolei o tym, że za dwa tygodnie będę sprzedawał kurs. W kolejnym mailu powiedziałem, co wchodzi w skład tego kursu. Ten kolejny mail był wysłany chyba po trzech dniach później poinformowałem jeszcze o tym z jakimi jakie obiekcje mogą mieć osoby, które zastanawiają się nad zakupem takiego kursu z jednej strony a z drugiej strony nad prowadzeniem budżetu domowego. Zapowiedziałem też, że będzie podcast dotyczący tych obiekcji i odpowiadałem, poprosiłem również moich odbiorców tego newslettera o to, żeby jeżeli mają jakiekolwiek pytania dotyczące kursu na tym etapie już, to żeby mi te pytania przesłali. Ja tych pytań dostałem całkiem całkiem sporo. Te pytania i odpowiedzi na nie znalazły się później na stronie sprzedażowej tego kursu. I tuż przed premierą wysłałem maila, w, której by, w którym były odpowiedzi na te pytania, i poinformowałem również o tym, kiedy dokładnie rozpocznie się sprzedaż. I w dniu, kiedy ta sprzedaż się rozpoczynała, czyli 23 czerwca, już po dwóch tygodniach, po prostu wysłałem krótkiego maila do dzieła. Już sprzedaż się rozpoczęła. No i oczywiście planowałem się również intensywnie komunikować przez dwa kolejne dni, informować moich odbiorców o tym, jak ta sprzedaż wygląda, dlaczego cena wynosi tyle, a nie mniej na przykład, ile już sztuk się sprzedało tego kursu. Problem polegał na tym, że pod koniec pierwszego dnia natrafiłem na, znaczy no nie pod koniec, ale w trakcie pierwszego dnia natrafiłem na problem techniczny ze sprzedażą, z obsługą sprzedaży. I musiałem zmienić mój harmonogram. Także to, co zobaczycie w Excelu, to był oryginalny plan, a później ten plan został zmodyfikowany, bo sprzedaż została wydłużona. I tutaj mam dwie wskazówki. Pierwsza, najważniejsza rzecz: komunikacja sprzedażowa, którą się realizuje przy sprzedaży takich kursów, powinna trwać do samego końca, aż do zamknięcia sprzedaży. To nie może być tak, że ogłaszamy, że sprzedaż się rozpoczęła, a później zamilkniemy. Ja wyszedłem z założenia, że chcę przypominać o tym, że specjalna promocja się kończy, że zostało do niej, nie wiem, jeszcze 8 godzin, jeszcze 4 godziny. I chyba nawet tak robiłem, chyba takie maile właśnie wtedy także były wysyłane. I wyobraźcie sobie, że dostałem kilkanaście podziękowań za to, że przypomniałem o tym, że za 4 godziny sprzedaż się kończy. Co by się stało, gdybym ja takich maili przypominających nie wysyłał? Po prostu nie miałbym dużej sprzedaży pod koniec przy zamykaniu okna, tak? A w praktyce statystyki sprzedaży wyglądały w następujący sposób, że najwięcej osób, pomimo, że kurs był oferowany przez ponad tydzień, najwięcej osób kupiło kurs pierwszego dnia i ostatniego dnia sprzedaży. Czyli czy ma znaczenie, czy ja sprzedaję przez 3 dni, czy sprzedaję przez 5, czy sprzedaję przez 10, czy sprzedaję przez 30? Jeżeli spojrzymy na ten scenariusz, to nie bardzo, no ale oczywiście testów szczegółowych nie przeprowadziłem. Na razie znam tylko jeden model I, i tak to wyglądało. Co ciekawsze, i to też chcę podkreślić, warto być słownym. Czyli jeżeli mówimy, że planujemy sprzedaż zakończyć konkretnego dnia o konkretnej godzinie, no to trzeba być konsekwentnym. Ja zamykałem sprzedaż o godzinie 22 i wyobraźcie sobie, że do godziny 22 następnego dnia, czyli w ciągu 24 godzin zgłosiło się do mnie dokładnie 12 osób, które prosiły mnie o to, różnie to uzasadniając, żebym im sprzedał jednak ten kurs. Uzasadnienia były takie, że się spóźniłem, a że zapomniałem, a że wyjechałem gdzieś tam i dopiero wróciłem, a że siedziałem przy komputerze, ale tak naprawdę gdzieś to umknęło, bo dziecko mnie zaabsorbowało itd. itd. No właśnie, no i to jest taki dylemat sprzedawcy, już tak mówiąc wprost. Czy dopuścić takie osoby, czy nie? Czy wziąć te dodatkowe pieniądze, czy nie? A pokusa mi sami była duża, powiem szczerze, bo dwie osoby zaproponowały mi, że kupią ten kurs nawet w wyższej cenie, bylebym tylko im sprzedał go tu i teraz. No i ja wyszedłem z takiego założenia, że nie. Znaczy, nie po to mówię, jakie są zasady, żeby je samemu łamać. Znaczy, jeżeli oczekuję od kogoś konsekwencji, to przede wszystkim powinienem oczekiwać jej od siebie. Także uczciwość, trzymanie się wyznaczonych reguł to podstawa. Także odmówiłem wszystkim tym osobom, zachęciłem do zapisania się na listę budżetu domowego w tydzień, żeby mogły skorzystać z kolejnej okazji, która się prędzej czy później nadarzy. Oczywiście ja o, o marketingu i sprzedaży tego typu usług mogę nagrać cały odcinek podcastu, więc przejdę już dalej w tej chwili. Tylko totalne podstawy dzisiaj mówię. Błędy. Błędy. Jakie ja błędy popełniłem? Bo trochę ich popełniłem. Pierwszy, najważniejszy błąd, jaki był. Taki kosztowny błąd, głupota po prostu, to było to, że na blogu osadziłem śmieszne wideo z tak zwanymi bloopersami, czyli wyciętymi scenami z kursu. To jest krótkie wideo, dosłownie tam kilkuminutowe. Osadziłem je z serwisu Vistia, czyli z tego serwisu, gdzie za odtwarzanie wideo płacę. Ja kupowałem ten serwis po to, żeby mierzyć statystyki przede wszystkim wyświetleń filmów w ramach kursu. I zapomniałem o tym. Że liczba osób, które takie śmieszne wideo może obejrzeć, jest dużo, 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 dużo większa od liczby osób, które ten kurs kupią. No i właśnie, w momencie, w którym się zorientowałem, że licznik bije i że ja za te dodatkowe gigabajty danych będę musiał zapłacić, to kilkaset gigabajtów zostało wysłanych i Wistia obciążyła mnie na dodatkowe 160 dolarów, chyba, czyli około 500 złotych. Także zabolało troszeczkę. No ale to jest taki, taka nauczka na przyszłość. Przełączyłem po prostu, przerzuciłem po prostu to wideo akurat na YouTube, bo to śmieszne wideo na YouTube niech sobie tam spokojnie leży. I oglądacie teraz, jeżeli na blogu oglądacie, albo będziecie oglądać w dodatkach pod tym artykułem ten film, to on już jest serwowany z YouTube'a i już za to nie płacę. Ale też niepotrzebna mi jakaś zaawansowana analityka na nim. No i kolejne błędy. Kolejne błędy były związane z brakiem dostatecznych testów usługi, to tak można powiedzieć, i z nieporozumieniami komunikacyjnymi gdzieś tam po drodze. Pomiędzy programistą, pomiędzy mną i pomiędzy firmą, która obsługiwała dla nas płatności. Dla firmy Paylane ja byłem wtedy nowym klientem. Zupełnie się nie znaliśmy. Nie było wiadomo, czego się po mnie spodziewać. Nie było wiadomo również, jak, jest, jak dużej sprzedaży się spodziewać. I sprzedaż ruszyła. Pierwsi klienci zaczęli kupować kurs, wszystko fajnie szło, do pewnego momentu. Okazało się, że w pewnym momencie próby zapłacenia kartą są odrzucane i do, zacząłem dostawać maile od osób, które były zainteresowane. Okazało się, że uderzyliśmy w tak zwany dzienny limit transakcji, który na początku współpracy z nowymi firmami ustawiany jest na, tam był chyba ustawiony na poziomie 2000 złotych. Na każdy kanał płatności. Tam są cztery kanały płatności w firmie Paylen, czyli oddzielnie się, oddzielny kanał dla przelewów, oddzielny dla kart, które mają zabezpieczenie 3DS, oddzielnie kart bez niestosujących takiego zabezpieczenia. Jeszcze był kanał dla Paypala, z tego co pamiętam. Mogę coś plątać, ale tak z pamięci mówię. No i niestety sprzedaż pierwszego dnia przekroczyła ten, ten minimalny poziom. Na szczęście, na szczęście miałem dobry kontakt do szefa bezpośrednio firmy Paylane, dzięki wielkie. I problem został szybko rozwiązany i limity po prostu podwyższone. Ale był też drugi problem z płatnościami. Nie otrzymywaliśmy po naszej stronie, czyli mój system nie otrzymywał potwierdzeń o płatnościach dokonanych kartami. Otrzymywaliśmy potwierdzenia dotyczące przelewów, kart nie, płatności kartami nie. I to już było ewidentnie, ewidentnie był to błąd w implementacji tego rozwiązania po naszej stronie. To był również błąd komunikacyjny, który się gdzieś tam przytrafił. Ja testowałem na etapie testów płatności przelewami, szybkimi przelewami bankowymi, a nie przetestowałem płatności kartami. Założyłem, że wszystko będzie działało prawidłowo, i to też jest błąd. Nie należy zakładać, że wszystko będzie działało prawidłowo. I też kolejny problem, na który się natknęliśmy, w firmie Payline, nie wszystkie płatności przelewami są natychmiastowe, czyli zdarzało się tak, że płaciliście przelewem, a kurs aktywowany mieliście dopiero następnego dnia rano, albo wtedy, kiedy ten przelew do firmy Payline dotarł i kiedy ona nas o tym poinformowała, że został opłacony. No właśnie, i to było tak, że dla mnie to była bardzo duża nauczka, bo w dniu premiery musiałem podjąć decyzję, że wstrzymuję sprzedaż. Albo że jest tymi problemami dalej. Więc na dwa dni zamknęliśmy całkowicie sprzedaż. Mówię w liczbie mnogiej, bo po prostu cały zespół tutaj po naszej stronie nad rozwiązaniem tych problemów pracował. To byłem ja, ja wtedy spałem autentycznie przez te dwa dni, może łącznie spałem z 5 godzin. Klołem jak szewc. <grym> Także <grym> chcę podziękować tutaj przede wszystkim jeszcze raz Michałowi, programiście i Damianowi, który robił support. Za to, że mnie nieustannie wspierali i nie opuszczali w tych problemach, bo moja frustracja z dawania ciała w stosunku do klientów była po prostu gigantyczna. Tyle mogę powiedzieć. Chcę też tutaj od razu przeprosić wszystkie te osoby, już teraz robiłem. Chcę jeszcze raz przeprosić za wszystkie problemy techniczne, które były przy sprzedaży tego kursu. Ja je zapowiadałem, że one mogą być, ale nadal czuję się z tym mocno, mocno niekomfortowo. Najważniejsze jest to, że, i z tego się cieszę, że komunikacyjnie. Wszystko przebiegło tak jak powinno. Nie chowałem głowy w piasek, przyznałem się do problemów. Wstrzymałem sprzedaż na dwa dni, i w ramach zadośćuczynienia wydłużyłem tą sprzedaż. Czyli nie zamknąłem jej po trzech dniach, tylko wydłużyłem ją do ponad tygodnia. I myślę, że to pozwoliło wszystkim zainteresowanym wtedy tym kursem jak najbardziej ten kurs zakupić w tym, w tym czasie. Także o tyle było dobrze. No i teraz pytanie czy jeszcze jakieś błędy czy problemy napotkałem. Nic takiego istotnego. To znaczy musiałem się oczywiście nauczyć jak się występuje przed kamerą. Jeden z problemów, który jest bardzo dobrze widoczny dla wszystkich kupujących kurs to jest to, że pudru na twarzy nie miałem i przy, kolejnych, przy kolejnej rundzie nagrań, czyli przy drugich nagraniach wszystkich modułów jakby kursu już ten puder na twarz nałożyłem. Aczkolwiek i tak było gorąco. Nagrywaliśmy w ponad 30 stopniowym upale. Także płynęło po mnie, to wszystko świetnie widać. To wszystko świetnie, niestety, widać. Także zaplecze jak najbardziej trzeba testować, poprawiać wszystko, co się da. Co dalej z kursem? Wkrótce otworzę sprzedaż. Prawdopodobnie, kiedy ten odcinek się ukaże, ten odcinek ukaże się 8 września. Myślę, że sprzedaż zostanie ponownie otworzona 10 września. Być może na dłuższy czas, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak będzie szła. I tak jak deklarowałem. Tego kursu już nigdy nie będzie można kupić w cenie 97 zł. Ten, kto się spóźnił, trudno. Ci, co kupili ten kurs, mają do niego dostęp aż do końca życia, <grywka> aż do końca istnienia tej strony internetowej, może w ten sposób, i do wszystkich materiałów, które w międzyczasie zostaną dodane. Także zyskują pionierzy, zyskują ci, którzy pierwsi, w pierwszej kolejności i w najlepszej cenie tego typu produkty ode mnie kupią. W najbliższej edycji cena tego kursu zostanie podwyższona do 197 zł. Ja już wiem, że ten kurs jest świetny. Pozbawiłem się co do tego absolutnie wszelkich obaw i złudzeń. Dostaję od Was, nie od Was, tylko od tych osób, które kupiły kurs, dostaję naprawdę fajne i długie maile, jak to bardzo z miesiąca na miesiąc poprawia ich sytuację finansową. Także po prostu ten materiał działa. I teraz na koniec chcę jeszcze podać konkrety dotyczące wyników. Sprzedażowych tego kursu. Powiem tak. Moim takim celem od początku, niewypowiedzianym, a w zasadzie wypowiedziałem, bo nawet obs obstawialiśmy, jaka ta sprzedaż może być, było sprzedanie 200 sztuk kursu i wyjście na plus. To gwarantowało wyjście na plus. I tak jak mówiłem na początku, ja wykorzystywałem ten kurs przede wszystkim jako taką wprawkę przed premierą innych produktów, które planuję, dużo większych produktów. Nie chciałem się jakoś szczególnie napracować koncepcyjnie, mówiąc zupełnie wprost i fair. Wolałem wypuścić coś prostego, ale dopracować te wszystkie procesy, które są wokół i sparzyć się na tych rzeczach, na których się sparzyłem. Te koszty i wyniki sprzedaży, przychody, które wam tu podaję, one będą wszystkie w kwotach netto. Ja z tym działam, mam działalność gospodarczą, więc podaję wszystko w kwotach netto, więc jak będziecie sobie coś tam mnożyli i tak dalej, to wam nie wyjdzie taka sama kwota przychodów, dlatego że Kurs kosztował brutto 97 zł, ale ja oczywiście muszę od tego jeszcze 23% VAT-u odprowadzić. Więc tak, koszty. Jeszcze raz podsumuję. Koszty: Platforma sprzedażowa i kursowa, łącznie z pracami Michała, kosztowała 2896 zł. Wyposażenie studia kosztowało 664 zł, już bez groszy podaję. Samo opracowanie kursu, gdzie jest logo i elementy graficzne, nagranie i montaż wideo łącznie kosztowały 2200 zł. Narzędzia zewnętrzne, które wymieniałem w tym odcinku podcastu, kosztowały 1557 zł. I jeszcze doszły dwa koszty. Koszty związane ze sprzedażą. Pierwsza rzecz to jest prowizja, którą ja płacę od wszystkich transakcji dla firmy, która obsługuje płatności dla mnie. To jest ponad 2 zł plus. Przepraszam, to jest ponad 2% wartości sprzedaży oraz dodatkowo stała opłata kilkadziesiąt groszy za każdą transakcję. Łącznie firmie Payline zapłaciłem 827 zł. tyle sobie potrąciła z wypłacanego mi wynagrodzenia i jeszcze musiałem obsłużyć zwroty zwroty od klientów, którzy zwracali ten produkt w ramach gwarancji satysfakcji, czyli w ciągu 30 dni. I tu te zwroty kosztowały mnie 473 zł netto. Tylko 6 osób zwróciło ten kurs. I ja z przyjemnością wszystkie te, te kwoty, które zapłacili, oddałem. Czyli tak. Te koszty dodatkowe, koszty sprzedaży 1300 zł łącznie. Suma wszystkich kosztów wyniosła 8619 zł. I teraz pytanie, czy udało mi się przekroczyć czy nie tą kwotę sprzedażą? Powiem tak, jak najbardziej. jak najbardziej. Sprzedaż kursu, kurs kupiły 294 osoby, którym chcę w tym momencie bardzo mocno i serdecznie podziękować za to, że zdecydowały mi się zaufać. Kupowały w pewnym sensie kota w worku, nie wiedziały, co jest w środku. Cieszę się, że średnia ocen dzisiaj. Tego kursu to jest 9,7, bo to mi też pokazuje, że idealnie trafiłem nie tyle z materiałem kursowym, co z wycelowaniem z moją stroną sprzedażową. Ja nie na, starałem się uczciwie powiedzieć, dla kogo ten kurs jest, a dla kogo on nie jest. Że on nie jest dla tych osób, które już długo czytają mojego bloga i same potrafią prowadzić budżet domowy. Ja nie chcę takim osobom tego kursu sprzedawać, no bo po co im to? Po co im wydawać te pieniądze? Ale jeżeli ktoś tego nie potrafi robić. To jak najbardziej to jest kurs dla niego. Nie potrafi robić, a chce, bo to też jest istotne. Kurs w niczym nabywcy nie wyręczy. Tą pracę trzeba wykonać samodzielnie. 294 osoby kupiły, czyli, krótko mówiąc, mój przychód netto wynosił 23 184 zł. Tyle w tydzień wpłynęło trochę więcej niż tydzień czyli łącznie. Odejmując koszty, wynik tej sprzedaży to jest 14 565 zł netto do przodu. I to jest wynik, który mnie absolutnie satysfakcjonuje. A zauważcie, że to jest dopiero początek sprzedaży tego kursu. Za chwilę cena pójdzie w górę, kurs udostępniony zostanie ponownie. Nawet jeżeli kupi go mniej osób ze względu na wyższą cenę, to nadal to jest 100% więcej przychodów z pojedynczego kursu. Także warto, czyli 294 osoby kupiły, 6 osób zwróciło. I średnia ocena kursu 9,7 w skali od 1 do 10. Dzięki Wam, wielkie, po prostu utwierdziliście mnie w przekonaniu, że warto robić tego typu produkty i będę ich przygotowywał na pewno więcej. Rozgadałem się strasznie i byłem taki bardzo techniczny w tej rozmowie, ale mam nadzieję, że to wszystko, co dzisiaj mówiłem przyda się tym osobom, które planują taką działalność w internecie, rozpoczynać. Przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdują się pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 033, tak jak 33 odcinek podcastu. Tam będą wszystkie linki, wszystkie strony, które wymieniałem. Tam będzie również arkusz dokładny z rozliczeniem... Kosztów i przychodów z tego kursu. Ja nie twierdzę, że każdy będzie miał takie koszty. To nie o to chodzi. Warto szukać takich kontrahentów i partnerów, którzy rzeczywiście pomagają nam utrzymać koszty na niskim poziomie, a jednocześnie wykonują świetną, świetną pracę. I na koniec odcinka już chcę Wam naprawdę bardzo mocno podziękować za wszystkie Wasze komentarze i na blogu, i w serwisie iTunes. Ja nie na wszystkie z nich odpowiadam. Ale wszystkie czytam. Podobnie jak z mailami. Też nie na wszystkie odpowiadam, albo nawet na większość nie odpowiadam, ale wszystkie czytam. I chcę wam przeczytać jeden z czerwcałych komentarzy z iTunesów. Emilia dała podcastowi pięć gwiazdek i napisała tak: Podcasty Michała zmieniły moje podejście do wielu spraw, i nie tylko finansowych. I mega cieszę się, że na nie trafiłam. Michał nie tylko dzieli się swoją mega szeroką i praktyczną wiedzą, ale jest świetnym, ciepłym i szczerym człowiekiem, którego słucha się tak przyjemnie, jakby siedziało się z ziomkiem w ulubionej knajpie. To też jest pierwszy podcast, który mnie tak naprawdę wciągnął i każdą wolną chwilę jaką mam, poświęcam teraz na słuchanie go, a do niedawna słuchałam tylko muzyki. Podcast dał mi też kopa motywacyjnego. Nie chodzi tylko o finanse. Na przykład dziś pierwszy raz w życiu zaczęłam pracę o 8 rano, a jako freelancerowi poranki zawsze mi się przeciągały w nieskończoność. Zrobiłam się po prostu mniej rozlazła, bardziej nastawiona na cele i mam kupę pomysłów. Mogłabym pisać i pisać. No właśnie. I co? Ła! Emilia, gratuluję. Po prostu. Nie wiecie jaka to jest frajdocha, jak się czyta o sobie w trzeciej osobie i dostaje się, słyszy się albo widzi się coś takiego. Także ręka na sercu, wielkie dzięki, ukłon do przodu, walnę w mikrofon jak się ukłonię, więc nie kłaniam. Fajnie, fajnie, że to was motywuje, tylko pamiętajcie, z motywacją to jest tak i z wysłuchiwaniem tego typu podcastów i tego typu instrukcji. Jeżeli nie podejmujecie żadnego działania pod ich wpływem, to jest to czas zmarnowany. Poszerzyliście trochę swoją wiedzę, ale... To jest czas zmarnowany. Ja cieszę się, że robię to w formie podcastowej, bo podcast można konsumować robiąc inne rzeczy, czyli tak byście ten czas zmarnowali, i tak. <grym> no właśnie. Dzisiaj dałem kupę konkretnych wskazówek. Zdaję sobie sprawę z tego, że absolutnie nie wyczerpałem tematu. Jeśli byście chcieli na ten konkretny temat usłyszeć więcej, jakieś podtematy, na przykład, żebym się skupił tylko i wyłącznie na tym, jak przygotować taką komunikację marketingową przy takiej premierze. To po prostu dajcie mi znać w komentarzach na blogu. A dzisiaj ja już się pożegnam. 14.33, jadę na 15 na spotkanie, może zdążę. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i jak zwykle życzę Wam skutecznego przenoszenia swoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.